Recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów odpadowych z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. To dosyć skomplikowana definicja recyklingu, którą można znaleźć w standardowych oraz internetowych encyklopediach. Wychowawcy w przedszkolach mają zaś za zadanie przełożyć te trudne słowa na język jak najmniej skomplikowany i uczyć najmłodszych proekologicznych zachowań. W naszych zaprzyjaźnionych przedszkolach na terenie gminy Lyski słowo recykling, choć czasem trudne do wypowiedzenia przez najmłodszych, nie jest owiane tajemnicą. Wszystko dzięki licznym zajęciom, poprzez które najmłodsi uczą się poprzez zabawę. Tak jest m.in. w przedszkolu w Bogunicach. Jak w ogóle nauczyć dzieci w przedszkolu, czym jest recykling, jak ich przekonać do tego, że to jest ważne? Samo słowo recykling jest dosyć trudne dla dzieci do zrozumienia, bardziej do wymówienia, do zapamiętania, dlatego po prostu uczymy tego przez zabawę. Przede wszystkim, bo dzieci przez zabawę się najlepiej uczą. Recykling można przede wszystkim wykorzystać na zajęciach plastycznych, bo to jest stworzenie czegoś nowego ze śmieci. Dlatego bardzo często to po prostu wykorzystujemy przez cały rok szkolny. Dzieciaki same przynoszą do przedszkola zakrętki, przynoszą rolki papierowe, zbierają butelki, no i różne inne takie śmieci, które możemy na co dzień wykorzystać. Dzisiaj przygotowaliście kilka zabaw, które mają uświadomić najmłodszym, czym jest recykling. Tak, te zabawy właśnie miały na celu pokazanie dzieciom, jak ten recykling się robi, w jaki sposób. Nie na taką skalę masową, światową, tak? Tylko na takiej formie właśnie zabawy. Dzieci mogą nawet same w domu takie zabawy sobie z rodzicami urządzać. Powiedz nam, co to takiego jest recykling? Recykling to jest takie coś, gdzie się segreguje śmieci. A po co te śmieci trzeba segregować? Śmieci po to, żeby było czyste powietrze. A jak te śmieci już są posegregowane, to co z nimi potem można robić? Można potem je przetworzyć na nowe rzeczy. Na jakie na przykład? Na przykład na jakąś miotełkę, na przykład butelki, gdzie się naleje pić. Na przykład jeszcze można zrobić z nich jakieś rzeczy, na przykład rolkę z papieru, papier można zrobić. No, jeszcze można zrobić, muszę pomyśleć. No to jeszcze można zrobić na przykład ze strudzonego talerza, można na przykład zrobić jakieś, no, nie wiem. A co wy teraz robicie tutaj przy biurku? My robimy, oni robią łódki, oni robią, nie wiem co tam robią, ale coś tam robią, a my robimy odklejany taki słoik do kredek. A z czego to się składa? Co wykorzystujesz do tego? No wykorzystuję takie przyklejki. Recykling to jest takie coś, gdzie się segreguje śmieci i się wrzuca do odpowiedniego kosza. A po co trzeba takie rzeczy robić? Dlatego, żeby było czysto w domu. Wy dzisiaj w przedszkolu uczycie się o recyklingu, teraz siedzicie przy biurkach i pracujecie. Co ty robisz? My zrobiłyśmy statek. A z czego się ten statek składa? Z kartek papierowych, ze słomy i kartonu. A do czego jeszcze można na przykład taki karton wykorzystać, jeżeli już jest poddany recyklingowi? Można z tego zrobić auto. Samuel, co to jest recykling? Segregowanie śmieci. A dlaczego to jest takie ważne, żeby te śmieci segregować? Żeby się nie roznosiły na cały świat. A jak trzeba te śmieci segregować? W
wyrzucać je do odpowiednich koszów. Kiedy już się je wyrzuca i one są posegregowane, to potem co można z nimi robić? Dać je do recyklingu. Co można jeszcze zrobić ciekawego z tych materiałów, które już są podzielone, już są poddane recyklingowi? Różne obrazy. Dlaczego warto segregować śmieci? Żeby nie było brudno na świecie. Ale można też je wszystkie wrzucać do jednego kosza, a my segregujemy. Dlaczego? Żeby było czysto. A co potem z tych śmieci można zrobić? Różne takie plastikowe zabawki na przykład. A co wy robicie teraz? Wyklejamy taki słoik. A z czego ten słoik się składa? Z plastelin. I to jest słoik, który kiedyś służył do czegoś innego, teraz będzie to wazonik, tak? Mhm. A co jeszcze można by było zrobić z takiego słoika? Można wazon na kwiaty na przykład, albo na pędzelki. O czym wy się dzisiaj tutaj w przedszkolu uczycie? Jak segregować śmieci. Jak to trzeba robić? Wyrzucać do odpowiednich koszów. A mówiła wam też pani o recyklingu? Tak. A co to takiego? Recykling? Się wytwarza z śmieci nowe rzeczy. Wy też z tych śmieci nowe rzeczy wytwarzacie? Powiedz, co takiego robicie i z czego to się składa? My zrobiliśmy samolot z papieru. A co jeszcze można z takiego papieru i plastiku zrobić, jeśli nie samolot? Domek. A kto te śmieci wytwarza? My. I po co te śmieci trzeba segregować? Żeby nie wyśmiecać świata. Recykling to słowo nie jest także obce przedszkolakom z placówki w Leskach. Recykling to przetwarzanie rzeczy na nowe. Przetwarzaliście może jakieś właśnie śmieci na nowe rzeczy, na nowe zabawki? No tak. Co robiliście ciekawego? Z gazet my robili na przykład taki... Robimy na kartkach takie rzeczy. Nikola, powiedz mi, wiesz czym jest recykling? Czym jest? Segregowaniem śmieci i ich przetwarzaniem. I przetwarzaliście w przedszkolu tutaj rzeczy jakieś na nowe? Tak. Co robiliście? Ze butelek robiliśmy grzechotki. I bawisz się na co dzień tą grzechotką? Mhm. Uważasz, że recykling jest ważny? Tak. I w domu także recyklingujecie rzeczy, przetwarzacie je na nowe? Tak. Dawid, powiedz mi, co trzymasz w ręce? Króliczka. I króliczek jest zrobiony z czego? Z rolki z papieru. Czyli przetworzyliśmy rzeczy, tak? Tak. Na co dzień uczycie się dużo o recyklingu? Tak. Hania, powiedz mi, co trzymasz w ręce? Taki wazon, który pani robiła ze słoiku i tam wkładaliśmy kwiatki. Czyli przetworzyliście stare rzeczy na nowe, tak? Tak. Oto by najmłodsi mieszkańcy Lysek wiedzieli, czym jest recykling i dlaczego ponowne wykorzystywanie odpadów jest tak ważne, dba między innymi Honorata Węglosz. Nauczy pani właśnie o recyklingu. Może pani coś więcej na ten temat powiedzieć? Oczywiście, między innymi o recyklingu, o segregowaniu recyklingu. Nauczamy dzieci różnymi sposobami po to, żeby wiedziały, że trzeba dbać o nasze środowisko. Dużo można wykorzystywać zużyte już rzeczy do tworzenia nowych. Dzieci chętnie się o tym uczą? Myślę, że tak, że bardzo chętnie. Często przekazują wiadomości, które uzyskały u nas w przedszkolu rodzicom, dziadkom. Pilnują, żeby wszystko grało i żeby w domu również pewne rzeczy wykorzystywać na nowo. Jak zdążyłam zauważyć, właśnie wiele rzeczy też zostało przetworzonych na nowe zabawki. Rozumiem, że chyba to jest najciekawsze dla nich, więc pewnie tutaj też właśnie w przedszkolu bawicie się takimi zabawkami na co dzień.
Tak, są takie rzeczy, które wykorzystujemy na co dzień w przedszkolu. Między innymi często na każdą porę roku robimy wazoniki z słoików wykorzystanych. Robimy różne hodowle w słoikach. Z rzeczy zużytych rolek z papieru czy z ręczników robimy piórniczki, robimy postaci, robimy rekwizyty do teatrzyków kukiełkowych. Także są w ciągu roku szkolnego bardzo dużo jest takich zabaw i zajęć, które wykorzystują już zużyte rzeczy do powstania nowych, które dzieci na nowo fascynują. Czy dzieci chętnie się uczą właśnie o recyklingu i czy uważa Pani, że od najmłodszych lat powinniśmy je uczyć właśnie o przetwarzaniu śmieci? Zdecydowanie od najmłodszych lat, dlatego że już z mojej długoletniej praktyki jako nauczyciel wiem, że daje to efekty, że dzieci w domu przekazują, że rozmawiają z rodzicami na ten temat. Często nawet uczą rodziców właściwych zachowań i wykorzystywania rzeczy starych, że tak powiem, na nowo, nadając im nowe znaczenia i nowe funkcje. Myślę, że to jest potrzebne, dlatego że małe dzieci najchętniej uczą się o takich rzeczach, nas słuchają i kodują takie rzeczy sobie i myślę, że wykorzystają to później również w dorosłym życiu. Gry, zabawy i zajęcia plastyczne. W taki sposób o recyklingu uczą się przedszkolaki z Suminy. Proszę mi powiedzieć, jak zachęcają Państwo dzieci do recyklingu w przedszkolu? Przede wszystkim zachęcamy ich przez praktyczne działania, czyli tworzymy z śmieci różne nowe rzeczy. Ostatnio tworzyliśmy na przykład zwierzątka, były myszki, kotki, chomiki, rybki i wiele, wiele innych. Proszę mi powiedzieć, czy dzieci chętnie biorą udział w takich zajęciach i zabawach? Tak, bardzo chętnie. Lubią to przetwarzanie, lubią tworzyć nowe rzeczy. U nas takim mistrzem przetwarzania wszystkiego, najprzeróżniejsze rzeczy jest Kacper. On potrafi naprawdę ze zwykłego sznurka stworzyć coś naprawdę nowego, fascynującego i to pobudza też wyobraźnię innych dzieci do działania. Powiedz mi, czy wiesz, co to jest recykling? To jest takie coś, co się przetwarza śmieci na nowo. A dlaczego musimy te śmieci na nowo przetwarzać? Żeby nie były śmieciami i żeby nie szkodziły naszemu zdrowiu. A jak możemy je zmieniać? Na przykład... Co możemy z nich zrobić nowego? Na przykład z butelek plastikowych. Z butelek można zrobić autka. Adaś, powiedz mi, czy wiesz, co to jest recykling? Tam trzeba wyrzucać śmieci. A powiedz mi, dlaczego trzeba te śmieci wyrzucać? Bo inaczej nie będzie zadbane. Tak, nie będzie czysto, tak? A powiedz mi, co można z takich śmieci zrobić na nowo? Fajne zabawki. A jakie na przykład? Autka, roboty, takie i inne takie tam. A powiedz mi, jest to ważne, żeby te śmieci wyrzucać i dobrze je segregować? Aha, tak. Z papieru na przykład idzie zrobić łabędzia i łódkę. Tak, a powiedz mi, czy jest to ważne, żeby segregować śmieci i robić z nich coś nowego? Tak. A dlaczego? Bo się wtedy przetwarza mniej śmieci. A powiedz mi, a wy w przedszkolu stosujecie recykling, robicie coś nowego ze zużytych rzeczy? Czasami. A co na przykład? Auto. A z papieru jakieś nowe zabawki? Samolot. Wiedzę dobrze utrwalić za pomocą wierszyków i piosenek, dlatego też przedszkolaki z Suminy na zakończenie naszego programu wszystkim widzom zaśpiewają recyklingową piosenkę.